witam gorąco na moim kanale i zapraszam na nowy odcinek. Ej, dobra, teraz na szybko trzeba sobie przypomnieć, co żem zapomniał. Zaraz, czyli tak, ten budynek chyba stawialiśmy ścianę ostatnio. O, jaka burza, tak swoją drogą. Okej, okay, czyli to już chyba wybudowaliśmy w takim wypadku. Staniesz normalnie? Zobaczmy, co tam się dzieje na tak zwanym placu boju. Hej, widzę, że tak, kolega tu sprząta. Tu bym też wynajął pracownika. O kurde. A nie da się więcej ich zatrudnić jakoś? Super, to menu jest. Kontrakty, pracownicy. Kurde. Może mam na maksa? A tam widać jakiś John Davis, tylko czy się... Nie mogę na niego najechać, bo nie wiem czemu. A te menu będę wspominał w tej grze poprze czasy. Dobra, tu mamy coś, 8 level. Wydaje mi się, że możemy ruszyć temat. Na pewno z tym. Bo skoro się już nauczyłem obsługiwać młot pneumatyczny, to lecimy. Zobaczymy, co tu dają. Tak. No. Akceptujemy, czyli tak. Trzeba rozwalić most po prostu. Za pomocą, spychacza, tak? Jack to pewnie jest to. Aha. To pewnie te podstawy na dole trzeba będzie dziabnąć. Zakładam. Ha! Którym to przyciskiem się robiło? X-em chyba. Ty. Przykuc był gdzie? Tutaj. Dobra. Tysiące gier, tysiące możliwości sterowania. Nie ujednolicają tego. W większości gier przykuc, znaczy przykucnięcie to jest pod przyciskiem B w przypadku Xboxa. No tutaj LB. Trzeba trzymać. Tak sobie to wymyślili, a niszczenie jest pod przyciskiem X. A tam, gdzie w innych grach by było niszczenie, to mamy zmianę narzędzia. Tak fikuśnie sobie to wymyślili. No dajesz. Rozwałka w najlepsze. Będzie gitara. O, dobra. Wpada za to jakaś kasa jeszcze? Jak nie wpada kasa, to nie będę tego robił. Pytanie jeszcze. Nie no, coś tam wpada. 40... To za jeden rozwalony ten dostaje 2 dolary. Nie wiem, czy mi się to opyla. Trzeba stracić na to. Na tym etapie oczywiście rozgrywki już, bo... Kiedyś takie 2 dolary to... To był majątek, nie? Dobra, czyli teraz wjeżdżamy tym, no jak to się nazywa? Spychaczem? Spychacz. I rozumiem, musimy rozwalić. Ej, to nie wjedziemy. Znaczy tu wjedziemy, a tutaj... Okej, kumam. To by się przydało rozwalić, kurde, tylko... Tego się tym nie da rozwalić, a można sobie gąsienicę wytegować. Czemu ten śmietnik tu stoi? Ej, trafisz ten parking. Bierzemy to. Z tym, że musimy chyba zmienić. Ej, niestety musimy zmienić coś.
Przypuszczam, że na to trzeba zmienić. Tak przypuszczam. Dobra. Waś. B. B czy A? A. Zobaczmy, czy uda się zniszczyć te wystające cuda, zanim tam wjadę. Żeby sobie nic nie rozwalić. Jaka muza. Da się? Da się, dobra. Zasieki. do góry, dobra. Podjedźmy trochę. Na serio, tego wystarczy tylko dotknąć i gąsienica uszkodzona i chyba, nie wiem, 1000 czy 2. Nie wiem, druga sprawa. Lepiej nie ryzykować. I można się w tym dalać, jak to mówią w Warszawie. czy to my mamy rozwalić? Aha, to już się rozwala, a jeszcze nie stanąłem. Okej, okay. Oczywiście mam lagę mózgu. Ale zobaczymy jak to... A to... Z tamtej strony też trzeba wejść. Ale muzyka przyspieszyła normalnie. Zachęcają do szybszego, żwawszego rozgrywania. tak mi się wydaje, że duże te elementy spadają na dół, a je też chyba trzeba porozbijać, ale jak to tam wygląda? Dobra, spróbujmy pojechać kawałek dalej. W sumie może tak byśmy pojechali? a to dobre by było zaraz. Tylko niech ja się ogarnę. Tak. Jakbyśmy to trochę... O tak zrobili. Teraz jakby się dało jechać, proszę bardzo. Jak człowiek pomyśli, to jest od razu lepiej. Bo to nie tylko w trybie tamtym działa, ale tak też. No dobra. dobra, no to tu już trzeba się postarać. W teorii połowa za nami. W teorii. Ale pierdyknąłem. A tu się nie da tego? Jakoś? Nie, to już jest okej. Dobra, jedziemy tutaj. Jedziemy, nie śpimy. Aha. Jak to się do góry robiło? Tak. To może... Ja pierdziu. Zróbmy tak. Teraz tak. Jesteśmy akurat przy barierce od razu. Zmieniamy. Okej, okay, jest nie rozwalona. Dobra, to jedną stronę będziemy mieć z głowy. Nie jest źle. Ej. Okej. Okay. Czyli logicznie by było, jakbym zrobił to tutaj. No czemu nie możesz dać bardziej w lewo teraz? Nie, fajnie. Dobra. Nie, to nie. Jedziemy od tamtej strony. 88 ze 160. No to można powiedzieć, że połowa za nami. O, nie zauważyłem samochodu. Grubo. Brawo ja. No i tu byśmy zrobili ten stary myk z tego. Stary nowy, można powiedzieć. Coś w ten deseń.
Jakbym teraz jechał i to by się niszczyło, ale trochę niżej jeszcze. Może teraz, może tak. Jak? Nie, za wysoko. Trochę niżej, Szczepan. Dobra. I ile się zniszczy, to się zniszczy, żeby pojechać. Teraz można by jeszcze trochę niżej wziąć. I się cofamy. Kurde, no, nie trafiłem. Ale nie jest źle, nie jest źle. To jest sposób na... W lewo to w prawo. Ja sorry, te gry to mnie przyszykują. Jak ja tego nie ogarniam. Nie, no dobra. Robimy normalnie, bo... Ja na serio... Nie ogarniam tego. Czyli tak, to mamy tak. Dziabaj. O! Zdecydowanie do przodu mi się lepiej tym steruje. Kurde, jaki słup tu po środku dają. Dobra, i uwaga, uwaga, zaraz będzie koniec. Już jest koniec, ale jeszcze zrobię rundeczkę. Dobra, kończymy. Finalizujemy. Kontrakt wykonany. Dziękuję, dziękuję. Zobaczymy, co tam... O, telefon. Pracownik z poradą do mnie dzwoni pewnie. Udało się. Twoja kompania... Twoja firma jest w pełni. Dobra, spoko. Dzieciaki do koledżu? Serio? Zaraz się okaże, że koniec gry. Twój doradca. No dobra, dobra. O, proszę bardzo. Czyli to był ostatni element jakby z fabuły, tak wychodzi, bo teraz mamy w opisie w prawym górnym rogu, jak widać, free play. Droga wolna. No dobra. No to w sumie... Nie wiem, co miałbym zrobić. Można by... Zaraz mamy jakiś... Zaraz. Zróbmy porządek z tym na początek. Jakiś pracownik by się przydał. Proszę cię bardzo, $700. Spoko. Nie ma sprawy. Muszę wejść, bo to menu jest, tak jak mówiłem, koślawe. Albo jestem koślawy. Tylko jednego pracownika, który się potrafi tym zająć? Serio? No i czemu? Nie, na serio. Nie mam pojęcia, gdzie jest kursor w tej grze. Czyli to też jest jedyny pracownik, to jest Pablo Simo. No taki ten. Jak to mówiło się przy kości, koleś? dobra, kontrakty. Czyli to mamy to. Co niby możemy wszystko robić? Licencja. Skończ budowanie betonowego. Czy tam z cegły? Nie, to beton chyba. Niby co mam skończyć? To? Co ja to mam skończyć, powiedz mi? To nie... Tam gdzie... Z dźwigniem coś musi być. Kontrakty. A, może to... To tutaj jest... Oraz to był tak, no... O tym budynku mówi, ale... Ja tak... Najpierw musisz kupić... Serio? Ja tego nie robiłem? Nie, to już jest... Aha, nie. To już dochód dostaje z tego człowieka. To wybudowałem.
To co, ja mam to kończyć? Może to pójdziemy, zrobimy, bo zawsze 5000 wpadnie. A przy okazji się rozejrzę. Serio? Nie mam tam wejścia? Kurde. Czyli to jest tutaj. A może się da dojechać jakoś bliżej, nie? Proszę bardzo. I pójdziemy z buta. Tutaj chyba w tym parku coś robiliśmy. Ciekawe, czy gdzieś tutaj są te kaski do zebrania, których ciągle zapominam. Najgorzej, że przypuszczam, że te kaski, znaczy no, na pewno zebranie tych kasków będzie się liczyło do achievementu. Jak będę chciał zdobyć, a będę chciał. Dodatkowo tam widziałem jeszcze takie jakby złomy do pozbierania dźwigiem. Przypuszczam, że to też będzie wymagane. Trzeba będzie jeździć i tego szukać. Dobra, jak będę chciał grę na 100% robić analogu, lubię takie gry maksować. A zobaczmy, co tu chcą od nas. Co prawda powinienem robić tam ten budynek. Co się stanęło? Aha. To? O czym ja mam to dziabnąć? Suń ten billboard metalowy, używając. To chyba te szczypce są. Dobra. Zakładam, że chyba wiem, o co chodzi. Czyli to chyba jest to. Chyba. Serio, tak na ulicy? Zaraz mi się paliwo skończy, ale to jeszcze spokojnie. Tu pracownik niepotrzebny. Tutaj dasz radę jakiś pracownik? Nie dasz rady. Tu przypuszczam, że też jedyny słuszny pracownik może. Dobra, czyli tutaj nie mam żadnego pracownika. Czyli lecimy na tą. Zmienić na to. Paliwa zasadniczo rozumiem, że jeszcze nie mogę uzupełnić, bo jeszcze mi nie brakuje aż tyle. A to tam jest. Jedziesz. Jedziemy. Bo to? Tylko czemu to się... Nie, no dobra. Stańmy. Chyba za blisko. Nie, no nie chciałem muzyki zmienić. To tak. A jak się ta szczypce robiło? Bo ja nie wiem. Aha, dobra. B. Najgorzej, że mi tego nie poświetla. No dasz radę? Czy tak nie bardzo? To dopiero jest robota. No ale... Ale działa. Tak normalnie samochody mogą jeździć? Powaliło kogoś? Okej. To chyba... Muszę od tamtej strony podjechać. Coś tak mi się wydaje. To operowanie tym jest takie smutne, że szkoda gadać. Jeszcze się zawadza o wszystko.
No, skręcaj w lewo. Aha, dobra. Jestem przyzwyczajony do sterowania jakbym czołgiem, tak, czyli w lewo. W lewo to w prawo jest, a w prawo to lewo, ale to oczywiście akurat jest tak jak trzeba, czyli jak dajemy w prawo, to jest w prawo. Akurat przy tej maszynie jest tak jak powinno być. Co prawda w innych grach jest trochę inaczej, no ale... Tutaj jest tak jakoś. Ale nic to. Nie wiem, czy ta gra czasami na komórki nie wyszła. Pierwotnie. Ciekaw jestem, jak to się sterowało na komórkach. W ten tytuł. Nie tak. Chyba za blisko podjechałem. Masakra. Ej. Ale to 500 tego jest. Brzmi... A, bo to po drugiej stronie jeszcze jest, dobra. Takie cudo. Dobra. Damy radę? Czy znowu przesadziłem i podjechałem za blisko? A ja to się mam. Góry nie widać. Teraz jestem pewnie za daleko. Ja to dzisiaj narzekam. Dobra. To jest... No daj to do góry. Może leciutko do przodu. No dziobnij to, dziobnij słoneczko. Ale... Walka ze sterowaniem. To jest zawsze. Może jednak dziobnę z tej strony. Proszę bardzo. Teraz będę mógł się dostać do tego. Dobra, taki był plan. Od początku. Dobra. Tak jak mówię, zakładam, że... To też trzeba wytagować. Że to należy do tego samego zadania. Oj, ale podjechałem blisko. To się w ogóle nie czuję tego. Ale się wpindoliłem. O, dobra. Może to będzie tak jak trzeba. Poszło. Czy nie poszło? Fajnie by było, jakby się dało z tej strony też to dziabnąć. Tylko nie wiem, czy taki zmyślny jestem. Ja pierdziu, ale ja się męczę z tym. Podjęliśmy trochę. Jak? Okej. Kolejny podjazd. Dobra. Prawa strona i do domu. Tu elegancko. Podjeżdżamy.
Dobra. Aj, nawet już przełączanie trybów mi się myli. No dajesz. Dobra. Nigdy więcej tych szczypiec. To jest tak męczące, że szkoda gadać. Ale trzeba. Gdzie ta tablica jest? I co, to tyle? Serio? No, może do kina pójdziemy na jakiś film. Marzenia, sny, coś tam. Potrzeba więcej prędkości, tak. A to po prostu dom. O, proszę bardzo, mamy też i horrory. Dobra, ale my w sumie patrzę, czy może gdzieś tego cudownego kasku tu nie będzie. Ale nie widzę. No dobra. Tutaj wygląda, że jest jakiś teren budowy. Dobra. Zobaczmy, jak tam ktoś może popracować. Mój super pracownik Pablo Escobar. Też jest za słaby? No i co, muszę sam iść? Da się pracowników zwalniać na jakichś lepszych? Po co mi taki pracownik jak ten? Nie potrafi ogarnąć. Zaraz. Dobra, gdzie jest parking? Serio, taki kawał. Oni nie wiedzą, co to ten 21 tysięcy. Może kupię jakiś ten plac budowy większy. Będziemy lecieć z koksem. Ale żeby kasa leciała, trzeba tutaj się pobawić tym z kolei. Ja to nigdy nie ogarniałem, jak się tym jeździ. Na pewno teraz jadę tyłem, to wiem, ale... Tu mamy tak. Na takim skręcie to wolno rusza, niestety. Ja, te samochody dosyć odważnie ludzie jeżdżą. Dobra, wbijamy przez środek. Śmiało. To w sumie jest proste do ogarnięcia. Najbardziej tu mnie wkurza te zbieranie tych śmieci. Tutaj wjeżdżamy, przejeżdżamy. Problem z głowy. Tak mi się wydaje. Trzeba będzie pewnie jeszcze jedną rundkę zrobić, niestety. Ale może damy radę. Nie no, na pewno dam radę, tylko cenne minuty zabiera. No, jeszcze kawałeczek. Dobra, wykonane, dziękuję. Zobaczmy, co tam następnego. A ja w sumie mogę coś tu kupić? Nie, dobra. To zrobione. I tu zasadniczo widzę to samo. Ajajajajajaj. Pokaż na mapie, idziemy. Bierzemy, akceptujemy. Parking na szczęście jest blisko. Co prawda maszyna i tak tam stoi, ale może jak wezmę tutaj, to będzie bliżej. Proszę bardzo.
Trochę bliżej. Ale czuję, że paliwko mi się skończy zaraz. I to wszystko wybudowaliśmy sami. Tymi ręcoma. Wbijaj, wbijaj. I kółeczko. I Kasiora wpada. Oj, tu najgorzej to wykręcić tym cudem. Teraz jak bym wykręcił, bym wbił tutaj, już spokojnie by mi się zaliczyło. Okej. No dajesz. Tu mówią ostatnia prosta. 114. Okej. Dziękuję. Nie do widzenia. Co tam jeszcze następnego zostało? Do zrobienia. Czego sobie pracownicy nie potrafią ogarnąć? Czyli to... Dokładnie to samo trzeba zrobić. Kurde, no. Żaden pracownik nie potrafi wałkiem pojeździć. Chyba nawet ja bym potrafił w życiu codziennym. W realu. Najgorzej, że kojarzy mi się, że parking jest tutaj. Niestety. To mam wykupione. A chyba ta. Będę jechał taki kawał drogi. No cóż. W sumie tu byłem przed chwilą. Zawsze mnie zaskakuje, gdzie stoi maszyna. Może od razu zanabędę paliwo. Jedziemy, tutaj wykręcamy, może, nie wiem, czy między tymi budynkami pojadę, czy po prostu tam prosto. Kocham to. Wiem, że na skręcie wolno jedzie, no ale co ja mam zrobić? Przeskręcić. godzinę wykręcania. No, dajesz. Pędź, jak dziki. Chyba tu na lewo, ta. Pod górkę, z górki. Zaraz zobaczymy. Jak mi wyjdzie wjazd pod górkę. Jak w ogóle mi wyjdzie. Tyle. Nagle gra się górką przejmuje. Tempo muzyki nie pasuje do tempa mojej rozgrywki. No chyba, że z górki teraz polecę, to ta. Wykorzystać ten rozpęd i się wbić. ...76. Dużo, niedużo. Dobra, idziemy tutaj, przez środek. Może się uda. Przynajmniej będzie na chwilę spokój. I zobaczymy, co tam następnego można wybudować. A tam chyba bardziej jakieś tereny trzeba by kupić nowe.
Trzeba spełnić to ostatnie wymaganie, żeby czwartego pracownika ogarnąć. Czyli zobaczmy jeszcze raz. Wchodzimy w menu licencja. Skończ budynek. Tylko który to jest budynek? Weźmy na mapę. Nie wiem, czy to akurat jest ta dzielnica. To nie, w sumie. To mnie nie było. Nieodkryte, ale to jakieś. O, tutaj też mnie nie było. Ciekawe, co tu dają. Ale tu spodziewałem się, że będzie pisało coś w stylu, nie wiem, właśnie dom z cegieł albo coś. No i czemu mi nie pokazuje? Jak ja to? Dobra, zobaczmy, co tu dają. Tu pewnie byłem, to przy okazji zobaczę, co tu dają. Dziurę dają w tym, ale nic nie mogę kupić. Dobra. A tutaj jest coś, co mam nieodkrytego. Rozglądamy się oczywiście za kaskami. Kasków nie stwierdzono w okolicy. Cóżeś wy chcecie tu ode mnie? Ajajajaj. Rozwalanie kulą. Spok. Dawno nie było. Co prawda nie prowadzi to do tego, żebym o kurde, dlatego jest. A co ja mam do tego kosza nazbierać? Beczki. Gdzie są beczki? Halo. To wiem, że trzeba będzie rozwalić kulą, ale gdzie są beczki? Chyba, że beczki są dopiero po rozwaleniu. Ej, a ja tędy nie wjadę. Muszę tędy wjechać. Gdzie są beczki? Dobra. Idziemy na parking. Dostarcz beczki do kontenera. Dobrze, że parking przynajmniej niedaleko. Czyli musimy crawler Kraina wziąć. Czyli to cudo na końcu. No, czyli naszą kulkę. Wciskamy A, żeby jechać. Ale się namacham teraz tym. Chyba nie powinienem tego brać. Co nie zmienia faktu, że nie wiem, gdzie są te beczki. Dobra, zobaczmy tak. Jak to się... A, na górze są beczki. Dobra. Jak to mówią, pomachajmy sobie trochę. Fizyka zniszczeń jest porażająca. No nie jest tak źle. Mogło być gorzej. Pochylmy się trochę do góry kule. Jeszcze trochę. No i trzeba pomachać. Tylko widzę, że to mi przeszkadza. To zróbmy tak. (Grywa)
góry do domu się niszczy. Coś gdzieś więcej. Dobra. Kula trochę wyżej. To jest chyba na maksa, już się położyłem. To machaj. A co ja tam niby uderzyłem? Trzeba będzie podjechać trochę. Tak myślę, dobra. Ajajajajaj, co to się dzieje? Serio? Myślałem, że to może naokoło się kręcić. Ale jak widać, nie. Za momencik cudowna beczka będzie nasza. Niżej się nie da. Ej, kulo, kulo ty moja. U nogi chyba. Podjedźmy. Czy się nie da? Ej, pytanie. Kurde, sporo tego. Chyba trzeba tak dokładnie to poniszczyć niestety. Spróbujmy to rozwalić. Okej. Ajajaj. Ty. To bym chętnie spychaczem jakimś rozwalił. Najgorzej, że... Ten etap będzie chyba ostatnim w dzisiejszym odcinku. Coś tak czuję. To jest tak. Ja to mogę tak. Co, dam radę to? Muszę cofnąć się. Dobra. Starczy mi chyba tej gry na tydzień. Dobra, czyli tak, podjeżdżamy. Ostatnie elementy trzeba rozwalić. Nawet te, co wiszą w powietrzu. Dobra, opuszczaj. Aha, tego nie ma. Mimo, że to widać. Dobra, gdzie ty masz przód? Tutaj. Idziemy do tego następnego. Mam nadzieję, że w niego w miarę szybko wyda te punkty, co mi potrzebne są do zaliczenia. Nie no, ta budowla zdecydowanie większa jest. Pomachajmy zatem troszeczkę. Powiem szczerze, że ta kula jest nieprzewidywalna. Dobrze, że przynajmniej te beczki widać. To trzeba poniszczyć, bo przecież ten nie wjadę potem. Tu chyba powinien
być medal za cierpliwość. I za to, że moje wnętrzności wytrzymują to, co wytrzymują. Dajesz, dajesz. Machajmy wesoło. Bo to ta kula jest, żeby nią machać, nie? O, da się jeszcze opuścić, proszę bardzo. Za bardzo już nie mam tu wysięgu, mogę tylko tak. Dobra. Cofnijmy się, bo to został mi taki murek przepiękny. Może tak. Od razu lepiej. Nie no, powiem szczerze, że już mam ochotę skończyć tę grę dzisiejszą. Przynajmniej tą beczkę, żeby zdjąć, żeby mieć do niej dostęp. Bo inaczej, nawet jak to rozwalę, a nie będzie ta beczka na dole, to nie zalicz mi zadania. Jeszcze tylko stówka brakuje. Tylko i aż. Dobra, pozorom ma niezły wysięg. No a tego nie usuniesz z jakiegoś powodu? Chyba nie. Aj, czy ja tam wjadę teraz? Czy muszę niestety się jeszcze tutaj pogibać? Dobra, jeszcze tylko 80 punktów, kurde. Czemu nie mogę wjechać, halo? Ale lipa. Co, muszę wycofać? Wycofać też nie mogę. Dobra, może teraz wjadę. Dobra, została ta ściana, to jest z tego tu na 100% jakoś wybrnę. W lewo, w prawo i do domu. Trzeba odpocząć od tej ciężkiej pracy dzisiaj. Wyżej. Oczywiście do dołu to do góry, jak wiemy dobrze. No dajesz gro, już na serio. Już mnie wymęczyłaś dzisiaj. To historia. No serio. Machanie kulą jest jakby na obrazku tej gry. Jakby reklamówką. A takie to smutne jest, że to szkoda jadać. W ogóle ten typ rozgrywki mnie nie zachęca. Jeszcze trzeba wyjechać. Jakoś stąd. Trochę pomachać. Bo jeszcze zabrakło, jeszcze trochę. No dajesz, jeszcze troszeczkę. Tutaj. Już tylko 13 punktów.
Czy tam 13 cegieł? Nie wiem, jak to liczyć tam. Bombona już... już tam. Jeszcze 10. Widziałem, że to będzie co do punkcika liczyć. Ale bez przesady, no. To jest, ale tego nie ma. Ajajaj, no tak, tak, bo oczywiście no nie pojedzie teraz. Zrobimy kółeczko. Jakoś tak. O, może będzie teraz gitara. No dajesz, człowieniu, no. Ej, ale on na serio ten, jakoś tak... Tak jakby coś mi to blokowało. Sobie ja. Walczący o milimetr. Nie mogę wrócić w tą stronę, bo tak jakby... To był murek jakiś magiczny. A, chyba, że to z tyłu... No, da się jednak ten naokoło obkręcać. Widocznie jakiś murek musiał stać i mnie blokował, którego nie widziałem. Ej, co ja mogę zrobić? Brakuje mi 7 punktów, no. Dajesz. No serio, zaraz to wyłączę. Dobra, jeden jest. Może teraz ten, łaskawie. Dasz łaskawcą. Gdzie to jest? Dobra. Podnieśmy. Podnieśmy. Wyjedźmy stąd w ogóle. Może tak. Ja ogólnie widzę, że tyłem do przodu stoję. Teraz trafić w tą resztkę. Jeszcze 3. Jeszcze 3. Może tutaj? Jeszcze 1. A, będzie radość. Dobra, mamy to. Wysiadaj mi z tego. Już mam dosyć. Zbierajmy te beczki. Gdzie ten kontener? Tutaj. No serio. Gdybym tak z tą kulą ganiał i niszczył ten budynek, to te beczki by się zintegrowały z tym. Nie, nie mogę trafić z tą budowlą pod gruzem. Dobra, tu jest... Druga. Pięknie. Trzecia. No dajesz trzecią. Kolego. Dziękuję. I ostatnia. Gdzie ona jest? Tutaj. Jeszcze ta postać tak chodzi jakby na serio. Po lodzie. Ale się cieszę, że to zrobiłem. Okej, strasznie mnie ta końcówka wymęczyła, powiem szczerze. Dzięki zatem za obejrzenie tego odcinka. Na kolejny tradycyjnie zapraszam w piątek o 14:00, jak się nic nie wydarzy.
złego. Nie no, mam nadzieję, że się nic nie wydarzy. W każdym razie zapraszam w kolejny piątek na kolejny odcinek tej serii. Hej.